Mano, mamy rano, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj zaprezentuję Wam, czy firmy, sprzedawcy nas oszukują. Ja na to pytanie Wam nie odpowiem, odpowie na to pytanie Wam film, bo zrobimy próby wapna, dwóch wapien, wapno droższe, wapno tańsze. Tylko to jest taka zależność, to jest węglan o zawartości 50 CaO, a tu jest niby... Nazywa się wapno węglanowe, ale ma 40 dokładnie wapnia i od 7 do 8 magnezu, jakaś mieszanka, ale typuje się jako typowy węglan. I zobaczymy, jak to się rozpuszcza w wodzie i czy reaguje w odcie. Zapraszam sobie tutaj do szklaneczek, tak gdzieś prowizorycznie. Cyk, trochę wody. Dobra, nalejemy do pełna wodę i zobaczymy, jaką rozpuszczalność ma to w wodzie. Żonka dzwoniła. No i tak o, tutaj jest wapno 118 zł brutto za to wapno dostarczone do mnie na pole. Wsypujemy jedną łyżeczkę, cyk. I tutaj wapno o wartości chyba 140 zł brutto dostarczone na pole. Cyk, łyżeczka. No i czekamy, widać jak fajnie się rozpuszcza, a tu widać już kamień. Ja to ładnie sobie pozwolę teraz wymieszać. Zobaczcie, ile kamyka tutaj lata. Wyczyścimy łyżeczkę i tutaj zobaczymy i pójdziemy wylać. No i dobra, emulsje. Na ogół bardziej zmętniona jest lewa szklanka po jednej łyżeczce. Tutaj jest taka woda brudna, może nie przezroczysta, ale jest bardziej widoczna na małej powierzchni wody, jak tu przechylimy szklankę, jak tu. Tu jest bardziej po lewej zmętnione i pójdziemy sobie wylać i zaobserwować, ile zostaje w szklance pozostałości. Wylewamy najpierw te wapno droższe. Jeszcze sobie pozwolę wymieszać. Zaraz tak prowizorycznie. Tu nie mam na celu nikogo ośmieszyć, promować, tylko po prostu chcę Wam pokazać przykład wapna droższego, a tańszego. Sam jestem ciekawy, ale ja wiem, jaki efekt będzie, bo kiedyś z ciekawości to robiłem. Wylewamy powolutku. Woda przestaje leczyć kapie. Zostaje praktycznie, że nic. Ale to się jeszcze po prostu z czasem rozpuści. No i teraz mieszamy tutaj sobie wapno za 118 zł brutto. Proszę bardzo. To są, tak jakby można powiedzieć, dwa troszkę odrębne wapna, bo to jest, zalicza się do wapna niby węglanowego, ale skoro zawiera magnez, bo to jest wapno magnezowe, no ale zobaczymy. Wylewamy powolutku. I zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Wsypałem łyżeczkę i teraz pójdziemy. Tutaj nie ma nic. A tu zobaczcie, ile zostaje kamienia. To jest kamień. Wysypiemy to sobie jakoś. Może łyżeczką nabierzemy. I zobaczcie. Jeszcze tu zostało trochę, dobra, już to jest taki test poglądowy dla Was, jak i też dla mnie. No chodź tu. Zobaczcie, wsypałem łyżeczkę i tak naprawdę z tego jeszcze około gdzieś 5% się rozpuści. Reszta to jest typowy kamień. Kamień, o zobaczcie, jakbyście sobie kamień zmielili. I to... To nam nie działa, to nawet nam się nie rozłoży. Jak się rozłoży, to może za te enzymy w ziemi za kilka lat za to się wezmą. Zobaczcie, ile to jest kamyka. I teraz sprawdźmy, jak to reaguje w occie. Dlatego sobie wypłukamy. Mam też ocet. Szkoda, że nie mam pH metru. Jak to pH mniej więcej wody by się zmieniało, ale nie jestem alchemikiem, tylko szokowym rolnikiem. Dobra. Wlewamy octu, nie mam go za dużo. Ukradłem żonie, do ogórków nie będzie miała.
I tu damy tak na koniuszek łyżeczki, opłukamy łyżkę. Można było ją wytrzeć, wycieramy. No i teraz do octu wrzucamy. Dobra, damy płaską łyżeczkę też, mimo że jest mało cieczy. Dobra, wsypujemy, cyk. Ładnie się gotuje, podnosi. I wsypujemy te wapno. Też reaguje bardzo słabo. No to jest pewnie przyczyna, że nie jest typowo węglanowe. No ale no, różnica jest. No jest. Proszę zwrócić uwagę. Dlatego cena no nie bierze się też, jeżeli chodzi o wapno, znikąd. Jak ktoś mi mówi, że wapno idzie kupić dobre za 70 zł, no to jest związane z czymś. Zobaczcie, tu nie ma praktycznie żadnej reakcji. $140 brutto, $118 brutto. To jest tylko dosłownie 22 zł różnicy. Ja mam sprawdzone te wapno. Daje na pole, w pierwszym roku już działa, po 3 miesiącach zachodzi reakcja w glebie i tam, gdzie mamy niskie pH, może pH jakoś drastycznie nie wzrasta, ale umożliwia roślinom już po prostu przyrosty. No tutaj to wapno, no sami widzicie, ten skład na pewno ma, jeżeli zawieziemy do laboratorium, bo raczej firma by się nie podłożyła, tylko po prostu ma mniejszą reaktywność, no i po prostu jest więcej tego nieużytecznego kamienia w tym wapnie, dlatego na pewno jeżeli będę wysiewał te wapno, mam u siebie na polu, pożydziłem, ponieważ te powiedziano mi, że będzie gdzieś za około 3 tygodnie, a tata czy brat zamówił do siebie te wapno, w tamtym roku je wynalazłem, no to gdzieś około okres, powiedzieli 3 tygodni dostawa, a te wapno przyjechało szybciej jak i tak te. To jakoś po 4 dniach przyjechało. Jestem mega wkurzony, że kupiłem sobie gówno zamiast sprawdzony produkt, który w tamtym roku stosowałem niejednokrotnie nie na jednym polu. No i oto właśnie jest taki efekt żydzenia. Dobra, idziemy zobaczyć, co to ocet zrobił, ile zostało. Dobra, idziemy wylać sobie. No tu widać gołym okiem różnicę, że tu jest emulsja jak farba. A tu jest taka woda, no po prostu mniej tego po prostu surowca do rozpuszczenia jest. Wylewamy te droższe. No jest czyściutko, no nawet nie 1% zostaje, drodzy widzowie. Jest po prostu petarda. I tutaj cyk. Zobaczcie, ile zostaje. Jest no dramat jak dla mnie, to jest dramat. Aj, szok, jak zwykle da się sfrajerować. No. Tak więc widzicie, nie podaję jakie to wapno, jakie to marki, ponieważ nie chcę nikogo ani reklamować, ani dołować. No każdy ma swój rozum, wie jakie ma potrzeby na polu. Jeżeli jest bardzo źle, są dziury, no to ja bym reagował takim czymś, nie jeżeli takim czymś. To wapno, owszem, jest dobre. Na przykład gdzie? Tam, gdzie mamy pH w wysokości 6-6,5, no i ktoś nie ma co z pieniędzmi sobie zrobić, no to w lokatę chce sobie założyć, czyli kupić wapno, tak zwane, ja na to mówię żużel, kupić wapno i dodatkowo wysypać to na pole, ponieważ to nie podniesie nam pH na pewno. A jeżeli podniesie, to może w ciągu roku o 0,1, ale wapna magnezowe słyną z tego, że one nie podnoszą pH w ogóle, a węglan działa dość powoli. Pierwsze jakieś tam niby działanie, procesy w ziemi zachodzą po około 3 miesiącach. Są wapna tak też kredowe, szybko działające, no ale z nimi trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, bo czasami można zrobić więcej złego niż dobrego takim wapnem. Dlatego najlepszy jest węglan biały i pamiętajcie, dobrze zmielony. Dobrze zmielony to podstawa, bo jeżeli jest źle, to na polu trzeba reagować już. A grubo zmielone wapno niestety nam nie zareaguje tak szybko jak drobne zmielone. I to na tyle i widzimy się gdzieś później. Ja muszę naszykować sobie pumę, obdmuchać filtry od dmuchawy kabinówki, filtr silnikowy, sprawdzić olej.
i widzimy się gdzieś w trasie, jadę kończyć tą Saharę, gdzie wczoraj byłem wieczorem u brata. Masakra jest, dłuta po wyjęciu są po prostu, jakby to powiedzieć, drodzy widzowie, no masakrycznie gorące. I mimo że w karacie mamy sprężynę jedną i w środeczku sprężynę drugą, na 80 dłutach miejscami karat po prostu, no jak to powiedzieć, wyskakuje. No, to nie jest wina maszyny, maszyna jest przystosowana do ekstremalnych warunków, ale nie do aż tak ekstremalnych, jakie obecnie mamy. Ma coś dzisiaj padać, no chciałbym, żeby w końcu popadało na ten rzepak zasiany. Jeżeli by dzisiaj popadał deszcz, chociaż 2-3 litry, to co jest zasiane, 100% by wzeszło na bank. No zobaczymy, no jeszcze w totolotka nie wygrałem, a u nas jeżeli chodzi o deszcz, to jest po prostu jakby wygrać w totolotka. Do usłyszenia. Witam w kolejnej części vloga, jesteśmy na polu u brata i jedziemy z Saharą. Saharą jedziemy dalej, nic nie popadało jeszcze, coś się zanosi, ale czy popada, to ja już w nic nie wierzę, nawet w pogodę, bo momentami na radarze pokazuje, że pada, a nie pada. I to jest po prostu już, kurczę, no drażniący temat, te opady, bo wszyscy mówią, że tej wilgoci mają aż za dużo, a tutaj jest po prostu... A w tym przypadku, na tym polu nie ma jej w ogóle. Teraz właśnie wyjedziemy, wam zademonstruję. Wyjeżdżam, zawracam i będę wjeżdżał. I zobaczycie, że jest po prostu... No sucha ziemia. Zobaczcie, nic nie ma. Jest jeden wielki pył. Tu jest torfinka, kawałek i zobaczcie, nie ma nic, wilgoci. Sucho. Sucha ziemia. Co to się stanęło w ogóle? To ja nie wiem, ta pogoda jakaś obrażalska jest. To zobaczcie, susza. Susza! Susza, 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 suchą szła. No. Tak to się prezentuje. Pokażę wam od wczoraj, jakie średnie spalanie jest. Z przejazdami, ze wszystkim. Osiągi, ogółem. 11,4 litra na około 15 cm plus przejazdy razem, to jest liczone. Oprobiona powierzchnia 13,89, średni zakres pracy 2,4 hektara na godzinę, średnie zużycie paliwa 17,5 litra. A, tak to wygląda. Obciążenie silnika 52%, czyli wszystko elegancko. Dobra, lecimy dalej. Do usłyszenia, może do mnie dzisiaj ktoś zawita na pole, ale to już w kolejnej części vloga. Do usłyszenia, na razie, cześć. Czy wy to słyszycie? W koło grzmi, zobaczcie, jak chmury idą do dołu. Czuć chłodne powietrze, ale u nas tutaj nie pada, nie wiem jak inne obręby. Dzisiaj w koło są alerty burzowe, jak i prognozują, że mają być opady. Na chwilę obecną ja zjeżdżam stąd, ponieważ mocną, taką nie piaszczystą, nie gliniastą ziemię zrobiłem z tyłu. Tam o, tu z przodu próbowałem, jest sypka ziemia, taka piątka, czwarta BA, nie idzie, wszystko się sunie, wał daszkowy mi się po prostu zapycha, przestaje się kręcić. No i tutaj czekamy, może jeszcze chłopaki przyjadą, zasieją jutro, bo pojechali do innego gospodarza na inną miejscowość. To jest stówkę walnąć. No i jak przyjadę, to tą, tutaj glina jest mocna. Tutaj taka się zaczyna już glina, zobaczcie. Sucha, no fajnie byłoby, jakby coś popadało, bo tutaj od 0 do 30 nie ma wilgoci. Jest po prostu, no, kuźwa dramat. Napiszcie w komentarzu, jak u was z wilgocią. Ale już wiem, co napiszecie, że 90% komentarzy będzie, że wody w nadmiarze, albo wilgoć jest idealna. No czekamy, po prostu na te opady, które gdzieś w koło są. Taka ciekawostka, jak te pole brat w dzierżawę wziął 12 lat temu czy 11, tutaj cały czas padało, a na innym gospodarstwie tam dalej nie padało, tu padało, a tam nie padało, teraz wszystko się odwróciło, tam pada, a tutaj nie pada. I to jest w linii prostej gdzieś około 6 km. Nie wiem, czy te jeziora w koło Myśli Boża odpychają wszystkie, co są w innych miejscowościach, nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. No, jedni się śmieją, że to przez wiatraki, no ale nie popadajmy już w takie szczegóły, bo to nie ma sensu. No czekamy na deszcz z utęsknieniem, dobra. Co, lecę odczepić karata,
i no ładnie grzmisz, straszysz i co? Nie strasz, bo się zesrasz. No, a raczej dla ciebie powinno być nie strasz, bo się zeszczasz. No fajnie byłoby, jakby ta chmura się zeszczała. No i co, ogólnie zaczepiam talerzówkę, jadę po agromasza. No i resztę te słabe ziemie tu, tam klin, zrobię talerzówką, a tutaj tą ciężką glinę zostawimy dla chłopaków pasowo. Zobaczymy, czy w ogóle brat tutaj zdecyduje się na siew rzepaku, bo jak nie popada, no to jest dramat. To co ja uprawiłem karatem, tam o, to się nie da siać, ponieważ nasiona, które będą wysiewane, będą leżały w pudrze. Puder. I jeżeli popada nawalny deszcz, to on to wszystko nam zmyje, albo nie daj Bóg, zaklepie. Oho! Co ja patrzę? No nareszcie, kurde mola, na zakończenie odcinka, tylko zobaczymy, ile to napada. I czy popada wszędzie, widzę, że wszędzie nie popada. Ponieważ tam już słońce świeci z daleka, widzę, za chmurami. O, i wyjechaliśmy, już nie pada. No to się nacieszyłem. Taka chwilowa chmurka przeszła. No ale mam nadzieję, że jak już pokropiło trochę, to ta wilgoć się zrobi, temperatura, i będzie po prostu padało. Niech pada, bo już dosyć tej suszy. O, teraz wjeżdżamy, coś pada, no zobaczymy. Do usłyszenia. Karat odczepiony od pumy i tutaj taka ciekawostka, tu na tym gospodarstwie spadło 11 litrów, tam jak widzieliście coś kropiło i zaczęło lać, ale nie wszędzie, teraz coś zaczęło padać. No jadę zobaczyć tam na drugi obręb z drugiej strony miasta, około 10 km stąd, czy coś popadało w ogóle też na te rzepaki. No i do usłyszenia, widzimy się po prostu gdzieś później, jeszcze nie kończymy odcinka, dogrywamy, jest deszcz. Chce się nagrywać. Jedziemy. Zobaczcie, jedziemy na pole, gdzie są rzepaki zasiane i tu nie padało nic. No nic, autentycznie, kurde, nic. Widzicie to? Jak to wygląda? No, ja tylko głupoty potrafię gadać. No macie przykład, nic, no kurde. Mam nadzieję, że miasto minęło, ale na polu coś popadało, no i że popada. Aj, tylko teraz, co jest lepsze? Czy opady w ilości 20 litrów w przeciągu kilka minut, czy lepiej niech tak sucho będzie? No nie wiem, widzę, coś tam chyba pada. No jedziemy zobaczyć te pola. Zobaczcie, orka sucha tutaj, coś poorali, widzę. W miarę jakoś to, no nie jest to jakoś pięknie, ale jest poorane. Dobra, lecimy, wjeżdżamy zaraz w chmurę. Jednym słowem, o kurwa pierdole, co tam się dzieje, świata nie widać. No jedziemy, zobaczymy, jak to pada, nagramy. Ale siwo, ale leje, masakrejszy. Nie wiem, czy wy to widzicie tam z daleka, ale jest oberwanie chmury. Wycieraczki na dężach. O, ja pierdziele. Masakra. Rzepak będzie pływał. Co to się dzieje? Co się odpindala, to ja nie wiem. Albo nie pada, albo leje. No zobaczymy, jedziemy na pole. A tutaj, drodzy widzowie, patrzcie, co się dzieje. Jest woda upragniona. Tylko czy ta woda nie narobi nam teraz, no, więcej niedobrego jak dobrego. Jedziemy zobaczyć na pole, jak to w striptilu się prezentuje. Wbijemy miarkę, mam miarkę na pole, zawiozę miarkę, żeby mieć obraz, jak to opady się prezentują. O, lecimy. Jesteśmy na polu, gdzie jest moje i leje. Tam, gdzie jest striptil przedłutowane, niestety, ale w rowkach stoi woda. Idę wstawić miarkę. Tak wygląda szoko po wstawieniu miarki. Miarka wstawiona, wszystkie redlice są zalane wodą
Teraz nie wyjdę, nie pokażę wam, o tam macie obraz taki, jak tu jest wjeżdżane na pole. O, tam dalej stoi woda, nie wiem czy to będzie widać. Nie chcę kamery moczyć, bo jest fajna, sucha. No zobaczymy, już na pewno napadało tutaj jakieś, myślę, z 15 litrów. Zobaczymy, jak ten rzepak sobie poradzi, czy on wyjdzie, czy go nie zaklepie. Myślę, że chyba nie, że ta woda po tym dłucie odejdzie. No ale na spokojnie. Wyjeżdżamy i jedziemy na kolejne pole, 1,5 km dalej, w prawą stronę. Tu jesteśmy na pierwszej działce o powierzchni 46 hektarów, gdzie był pierwszy wykonywany siew mzuri. Popadało, ale nie tyle. Najwięcej popadało na mojej działce. Tak, o, tu jest te pole. Tam, jak prosto patrzymy, gdzieś w linii prostej 2,5 km jest moje pole. Jest 18 hektarów i z boku jest karat i pronto. A tam dalej też popadało, więcej jak tu. Na działce 47 hektarów, zobaczcie. Miejscami tutaj jeszcze jest sucha ziemia. Ale popadało. Najważniejsze jest to, że popadało. O kurde. Chyba będzie padać. No i zobaczcie. No, ziarko w mokrym. 3 dni i mamy rządki. Jest 3 dni po siewie. I prawdopodobnie za tydzień będą tu ładne rządeczki już. Teraz wody dostało, zaraz jest wiecznie, ona jeszcze jest sucha ziemia, ale to przesiąknie. No wschody powinny być, może nie 100%, ale te 90% powinno być. Czyli jak zakładaliśmy 40 żywych sztuk roślin, to ten jak wyjdzie 35, to będzie na takiej granicy minimalnej. Powinno być dobrze. Do usłyszenia. Ale nie, kończymy odcinek, starczy na dzisiaj tego dobrego. Miało być wcześniej, jest przedłużone znowu. Nie ma tak. Dobra, na razie.